powiedzieć parę słów o tym zegarze? Dlaczego on jest taki cenny dla Świdnickiego Muzeum? Nasze muzeum stało stosunkowo późno, dopiero w 1937 roku i od tego czasu kupujemy eksponaty zgodnie z naszą specjalizacją, czyli to jest petrologia, kupiecko i też historia Świdnicy, którą nie zaniedbujemy. I my mamy coraz więcej, ale mamy jeszcze stosunkowo mało eksponatów związanych tutaj z Rzemiosłem Świdnickim. I ten zegar jest właśnie też dla nas bardzo cenny, bo po pierwsze jest piękny i jest sprawny, XVIII-wieczny i no jeszcze po czwarte mamy też zegar prawdopodobnie tego samego wytwórcy albo kogoś z rodziny, który kupiliśmy kilka lat temu, który się jest na wystawie, zegar kaflowy. Także jakby udawało nam się tutaj powoli tworzyć kolekcję zegarów świdnickich, nie fabrycznych, ale jeszcze rzemieślniczych. I tutaj też chciałbym tutaj podziękować Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, którzy nam po prostu pomogli ten zegar kupić. Także tutaj bardzo, bardzo wielkie podziękowanie tutaj dla Stowarzyszenia. To ja pociągnę, dobrze. Jak to się stało, że Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich włączyło się w akcję nabycia tego pięknego zegara? Jeden z naszych członków, pani Jurek Skonieczny, jest w zespole tutaj w Muzeum Kupiectwa Świdnicy i on otrzymał informację, że muzeum znalazło tak drogi cenny nabytek w Poznaniu. Na zarządzie zostało przegłosowane jednak właśnie, że stowarzyszenie również się dołoży do tego, żeby tak cenny nabytek wrócił do Świdnicy. Myślę, że tutaj mamy już drugi egzemplarz zegara z rodziny Krawców. Także myślę, że jeżeli dalej nam to pozwoli, to będzie też innych działań.